Okienko szóste polinorkowego kalendarza adwentowego. A jak 6 grudnia, to co? Mikołajki! Ale niestety, no nie w Norwegii. Albo inaczej, w Norwegii prezenty wręcza się i odpakowywuje dopiero 24 grudnia. Dzieci tutaj oczywiście wierzą w Mikołaja, który nosi nazwę Nissen lub Jule Nissen. Wierzą też w Nissemur, czyli w dosłownym tłumaczeniu mamy Mikołaja. Ale wydaje mi się, że bardziej odpowiednie będzie określenie pani Mikołajowa, czyli żona Mikołaja. Ona wraz z elfami pomaga Mikołajowi pakować prezenty i wszystko przygotowywać. Dodatkowo piecze również pierniczki, a jej postać bardzo często pojawia się w tutejszej telewizji, opowieściach, a nawet wierszach. Jest też popularną ozdobą w norweskich domach. Razem z Mikołajem dodaje uroku świątecznemu wystrojowi. Istnieje tutaj jeszcze taka postać jak Fjosnissen, czyli w dosłownym tłumaczeniu Mikołaj albo też elf oborowy, bo Fios to obora. Legenda głosi, że jest on nie większy niż głowa konia i nosi bardzo długą brodę. Ubiera się w szare ubrania i czerwoną czapkę. Ale wiecie co? W dawnych czasach większość rolników w Norwegii wyglądała właśnie w taki sposób. Mówi się, że gdy w Wigilię Fjosnissen zostanie dobrze nakarmiony, no to może być bardzo pomocny na gospodarstwie. W sensie takim, że może zadbać o zwierzęta. Ale gdy będzie się go źle traktowało, no to niestety może napsocić i może być nawet złośliwy lub krzywdzić ludzi i zwierzęta. Bardzo długo wierzono w to, że elfy istnieją, dlatego taka wiara w to, że Mikołaj może pojawić się w oborze, taki właśnie oborowy Mikołaj, no to była naprawdę brana pod uwagę. Dlatego też w zwyczaju było zostawianie w oborze owsianki na przykład, albo mleka z ciasteczkami lub też resztek z Wigilii. I powiem wam, że zauważyłam w ostatnich latach, że ta tradycja tak delikatnie powraca, przynajmniej tutaj u nas na północy. I zdarza się zostawianie trochę w takiej innej formie prezentów dla tego Fjosnissen, bo kiedy na przykład w Wigilię lub w dni świąteczne zabierane jest mleko, no to zostawia się taki bardzo mały upominek dla kierowcy, który to mleko odbiera. Do Norwegii dotarł jeszcze Rampenissen i żeby o nim opowiedzieć, no to musimy przenieść się na chwilę do Stanów. To właśnie tam powstała książka Elf on the Shelf, czyli Elf na półce. Autorka wraz z córką opisała historię o tym, jak to święty Mikołaj wysyłał elfy, by zamieszkały w domach u dzieci, no i siedziały na półkach. W nocy elfy psociły i grasowały po domach, a za dnia wracały na półkę i siedziały cichutko, aby obserwować i później zdawać relacje Mikołajowi. No i tak właśnie rozpoczęła się nowa tradycja. W Norwegii elf ten nazywany jest właśnie Rampenissen. Sprowadza się do tutejszych domów w czasie Adwentu i jest tak naprawdę wspaniałym zastąpieniem tego tradycyjnego, powiedzmy, czekoladkowego kalendarza adwentowego. To jest bardzo świeża tradycja, sięga może jakieś 6 lat wstecz. Ten skrzat pojawia się w domu pod koniec listopada lub w okolicach 1 grudnia i mieszka za maleńkimi, zamkniętymi drzwiami. Każdego ranka trzeba odgadnąć, co zostało napsocone nocą. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i dzieci będą grzeczne, to 24 grudnia Rampenissen zostawi im prezent, a sam wróci do świętego Mikołaja. Są takie dwie główne zasady tej zabawy. Pierwsza, elfa nie wolno dotykać, bo magia Bożego Narodzenia jest bardzo delikatna i jeśli dotknie się skrzata, to może on stracić swoje magiczne moce, no i później nie móc dolecieć z powrotem do świętego Mikołaja na biegun północny. A druga jest taka, że Rampenissen nie może mówić ani się poruszać, gdy ktoś w domu nie śpi. No wtedy oczywiście jego głównym zadaniem jest obserwowanie, jak zachowują się dzieci. I powiem wam też, że ta zabawa tutaj w Norwegii jest popularna również w świecie dorosłych. W wielu norweskich firmach i biurach pojawia się Rampenissen w okolicach grudnia i zaczyna nieźle psocić. A czy wy
Byliście grzeczni? To już wszystko w tym okienku.